Dlatego weźmy sobie dzisiaj taką lekcję anatomiczną jeszcze zróbmy. Lekcja nazywa się hipokamp. Nauczymy się trochę o hipokampie. Postaram się Wam wytłumaczyć na podstawie skojarzeń, do czego on służy, ok? Może tak być? Więc hipokamp to jest takie narzędzie, które bierze udział w procesie konsolidacji. Powiedzcie mi, czy hipokamp moglibyśmy z czymś skojarzyć? Ekstra. I co jeszcze? O, tak. Na przykład ten hipokamp, taki obóz nie jest tam jeszcze. To jest obóz, ale wiadomo o co chodzi, tak? A konsolidację? Dokładnie tak. Super. Czyli, moi drodzy, wyobrażamy sobie, teraz wykorzystamy te aura. Wchodzimy sobie przez te drzwi tutaj, podchodzimy do tego pięknego rolapa, Sharpeo, i tutaj widzimy, że Hipcio, hipopotam, gra sobie w jakąś grę na konsoli. Okay? Hipopotam gra na konsoli. Słyszycie jego trzaski, jak na tym padzie nawija, jak śmierdzi, bo z jeziora jakiegoś wyszedł i tak dalej. Wszystko czujecie. OK? Wszystko zapisujcie. Bardzo Was proszę. To jest ważne. Dam nam tyle czasu jeszcze. Przy tym rolapie Sharpeo Hipcio gra sobie na konsoli. Czyli hipoka bierze udział w procesie konsolidacji. Takie jest nasze skojarzenie z tej definicji. Czyli powiedzcie mi, hipokamp w jakim procesie bierze udział? Ekstra. Pamięć. Generalnie hipokamp jest głównie odpowiedzialny za pamięć. A jedną z funkcji pamięci jest m.in. odtwarzanie informacji. Tutaj zróbmy sobie takie skojarzenie, że przychodzi DJ z pendrive'em USB i wyobraźmy sobie, że przy rolapie Students Changemakers jest jakaś konsola, na przykład taka, nie wiem, może jakaś, jak to się nazywa, gramofon na przykład, tak? Z wejściem USB i ten DJ to wejście tu wpina i leci jakiś kanał informacyjny, na przykład jakieś TVP Info albo jakieś radio informacyjne. Czyli, jeszcze raz, pamięć reprezentuje nam ten DJ z pendrive'em, który podchodzi tutaj do tego rolapa Students, wbija go w gramofon i leci kanał informacyjny. Bo pamięć służy za odtwarzanie informacji, ok? Orientacja przestrzenna to jest proces uświadamiania położenia ciała. Więc wyobraźmy sobie, że do tych schodków podchodzi na przykład detektyw Rutkowski ze swoimi gorylami w kominiarkach z kompasem i szuka jakiegoś trupa. Coś takiego sobie zróbmy. Wchodzi detektyw Rutkowski przez te drzwi tutaj, mija Hipcio i naszego DJ-a. Do tych schodków podchodzi z kompasem i szuka ciała. Dlaczego? Bo orientacja przestrzenna, czyli ten kompas, on mówi o orientacji przestrzennej, to jest proces uświadamiania sobie położenia ciała. A Rutkowski szuka jakiegoś trupa tutaj, tak? Więc coś takiego sobie zróbmy. Czyli jeszcze raz. Wchodzimy sobie do Audi z naszymi wyobrażeniami. Co jest tutaj? Czyli? Bierze udział, tak. Tutaj? Hipokamp odpowiada za? Której jedną z funkcji jest? A orientacja przestrzenna, za którą też odpowiada hipokamp, co oznacza? Położenie ciała. Dokładnie tak. Układ limbiczny, czyli układ, który reguluje emocje, bo hipokamp jest częścią układu limbicznego. Więc wyobraźmy sobie na przykład wasz najlepszy przyjaciel albo przyjaciółka. Jest strasznie w złym humorze, na maksa zły. Coś się strasznego stało. I żeby się rozerwać, postanawia zagrać w limbo. Znaczy taką grę limbo, tak się czekać pod taką rurką, nie? Wiecie o co chodzi? Okej. Okay. No i żeby się zabawić i trochę odstresować, to pod takim limbo sobie podchodzi, tutaj. I od razu jest jej lepiej, jest taka zadowolona, taka szczęśliwa, tak? Ta koleżanka albo kolega. Czyli tak, układ limbiczny reprezentuje nam to limbo, a regulacja emocji to, że najpierw była zła, zły, przeszła pod limbo i jest już jej lepiej, ok? Jakiego układu jest częścią hipoka? Który odpowiada za co?
ona jest, ten hipokamp, jest niedużą strukturą w płacie skroniowym. Jakbyśmy tak czytali, 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 jest tak bez sensu, kurde, kiedy ja to wkuję, nie? Zamieńmy sobie niedużą strukturę na niedużego chłopca, a płat skroniowy na taką czynność, że chłopca boli głowa, więc wciera sobie lód w skronie, ok? I powiedzmy, że wyobrazimy to sobie na przykład tu przy tym kabelku, w tym gniazdku, że jest taki nieduży chłopak, którego rozbolała głowa i masuje sobie skronie lodem, dlatego że boli go głowa, czyli te skronie masuje. I to nam reprezentuje to, że to jest nieduża struktura, bo jest nieduży chłopak, a te skronie, które on masuje lodem, reprezentują to, że on jest w płacie skroniowym. To powiedzcie mi, w jakim płacie jest hipoka? Ok. A jest to mała czy duża struktura? Ok. Dobra, liczba 2. Z czym wam się kojarzy liczba 2? Jakiś pomysł? Z parą na przykład, dokładnie. Ja pomyślałem o bliźniakach, na przykład bracia Noczek, albo na przykład rodzeństwo słabe, może siostry Godlewskie na przykład. Więc wyobraźmy sobie, siostry Godlewskie tak powiedzmy występują w dwójkę, tak? Że przy tych drzwiach tutaj siostry Godlewskie są w jacuzzi i coś tam sobie śpiewają, prawda? Bo jest to są dwie siostry Godlewskie. O tym pamiętam. Trochę wam sprawdzę mózgę, nie? Ale tak jest. Czyli tak. Liczbę 2 reprezentuje nam para sióstr Godlewskich. A powiedzcie mi teraz, tak, ile jest tych par hipokampu? No jedna para, zobaczcie, dwie jakby są takie fasolki tam mocno tych par. Ok, to powiedzcie mi teraz, w jakim płacie występuje? Jest to duża czy mała struktura? Ok. A powiedzcie mi, wyobrażając sobie, jaka jest liczba? Dokładnie tak. A powiedzcie mi na przykład, w jakim procesie bierze udział hipokamp? Dobrze. A hipokamp odpowiada za pamięć, której jedną z funkcji jest? Hipokamp odpowiada też za orientację przestrzenną, czyli za? Okay. On jest częścią układu limbicznego, który? Hipokamp, jeśli chodzi o budowę, składa się ze stopy. Moja propozycja, jest na przykład Marcin Gortat albo jakiś Michael Jordan, jakiś duży koszykarz, który ma takie duże stopy, może być Shaquille O'Neal. I on tutaj, taki Marcin Gortat, ma tak duże stopy, że po prostu ledwo chodzi, że tak chodzi, taki jest, no, on ma takie duże stopy. Tak sobie chodzi, 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 że aby może po prostu przejść nawet metra, ok? I to jest przypomnienie o tym, że pierwszym elementem budowy hipokampu jest stopa. Czyli powiedzcie mi, jaki jest pierwszy element budowy hipokampu? Ok. Drugi element budowy to jest koryto. Więc tutaj wyobraźmy sobie, jak kolega ma na imię? Filip. Przy Filipie jest takie duże koryto, z pieniędzmi w środku i nasi politycy z Polski kłócą się o hajs tego koryta. Wszyscy jak jeden taki mąż się o to kłócą, wyciągają jak najwięcej dla siebie, dobra? Na tej zasadzie, Denis. To przy Denisie tutaj wyobraźmy sobie strzelbę, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że lew wybiegł z zoo i w ogóle nie ogarnia, co się dzieje. Jest wśród ludzi, nie wie, jak się zachować i na przykład wziął jakiemuś dzieciakowi po drodze watę cukrową. I z tej waty, że nie wie, jak to w ogóle jeść i tak dalej, robi strzępy. Wszystkie te strzępy tej wapy lądują po tam gdzieś Denisa tutaj, dobra? Bo masz wokół siebie po prostu jakieś takie strzępy różowej wapy, dobra? I to nam przypomina o strzępu. Czyli jeszcze raz. Pierwszy element budowy hipokampu. Drugi. I trzeci. I teraz coś nazywam hipokiller. Czyli coś, co szkodzi hipokampowi. Coś, co jest dla niego takim zabójcą. Generalnie kortyzol, czyli taki hormon stresu, tak? Więc wyobraźmy sobie, może, że tutaj przy koleżance, jak się nazywasz? Natalia. Przy Natalii jest taki ogromny kord do tenisa, na którym są takie małe hipopotamki. A że przez to Roger Federer nie może rozegrać swojego meczu,
to jakiś snajper z takim karabinem na wodę próbuje te hipopotamki przestraszyć. Czyli kort reprezentuje kortyzol, hipopotamki hipopam. Czyli przekrywamy hipopotamki z tego kortu, no bo kortyzol szkodzi hipokampowi. Ok? Ok, to skoro nam tak fajnie poszło, to powiedzcie mi, co to jest hipokamp. Tak. Która odpowiada za proces konsolidacji. Tak. I za odtwarzanie pamięci. Tak. Pomaga w odnalezieniu położenia ciała. Tak. Reguluje emocje. Znajduje się w płacie skroniowym i jest nieduży. Jest kort 2. Składa się ze stopy, koryta i strzępka i kortyzol jest bardzo szkodliwy. Super. Ktoś jeszcze chce powiedzieć?